Cześć, witam Was na kanale Skrap Passji. Dziś przygotuję karteczkę z okazji ślubu i do tej karteczki wybrałam papiery Craft & You jako bazę, papiery z kolekcji Bellissima Rose, kwiatowe, z różami, w większości w odcieniach różu i elementy, które już są zmiksowane, czyli też z kolekcji Craft & You Flower Vibes i z ostatniej kolekcji z papieru do wycinania w odcieniu niebieskim. Nie wiem jeszcze, czy go użyję, bo taki mam akurat element. Więc co, zaczynamy. Najpierw podklejam mój papier. Nie wiem jeszcze tylko na którą stronę, czy na tą zieloną. Może na tą jaśniejszą. Smaruję klejem Magic. Akurat skończyły mi się wszystkie kleje w tubce, więc ten awaryjny mały jeszcze pozostał. Przyklejam bazę. Tutaj z papieru kraftowego, żeby usztywnić i też żeby odciąć jeden papier od drugiego. Wycięłam sobie kawałki i je tutaj będę obrywać. Obrywam tak z góry, żeby krawędź tutaj była lekko szarpana i żeby też było widać warstwy tego papieru. O. I tak mogę sobie już przykleić. Oczywiście papier kraftowy przyklejam do mojego papieru brązowego. Natomiast jako warstwę będę przyklejać na kosteczkach bądź tekturkach, żeby podnieść tą warstwę do góry. Ok. I co my tutaj znajdziemy? Są chyba jakieś tekturki jeszcze. Baza kartki gotowa i układam kompozycję. Kwiatek jest zrobiony, pokazywałam filmik wcześniej z użyciem wykrojników róży i to jest ta mała róża bodajże. Malowany kredkami, sklejany klejem na gorąco z foami ranu. Także tak przygotowany wcześniej kwiat może odczekać do momentu, aż będziecie robić kartkę i tutaj właśnie w tej kartce będę chciała go wykorzystać. Jest dość spory, dlatego będzie też takim głównym elementem. Wianuszek jest z kolekcji Wybór Flower Vibes i jest różowy, kolorystycznie pasuje do tej kolekcji,
zarówno różem, jak i zielenią, więc postanowiłam go użyć i też podkleję może na kosteczkach. Te gałązki malutkie bardzo fajnie wystają, dlatego może nawet go przesunę, by nie był na środku. Nie lubię symetrii. Choć zdarza się, że w kartkach się pojawia. Ok, jako bazę podkleję sobie gazę i na tym będę układać resztę mojej kompozycji. Róża będzie na pierwszym miejscu. Te elementy, które tutaj mam, pochodzą z wykrojników Sizzixa. Gałązki, bardzo je lubię, wykrojone z papieru kraftowego. Listki i te fikuśne listki również. Natomiast te kolejne to są listki wycięte z wykrojnika Craft and You. Po prostu liście róży i ułożymy sobie tutaj może tą kompozycję. A i tu wycięłam sobie jeszcze dwie takie obręcze, które też chciałabym tu umieścić. Wycięte one są też z wykrojnika Sizzix, z wykrojnika takiego wintażowego, Steampunk Parts, czyli elementy steampunkowe, i jest tutaj koło, wiatrak, śrubki i właśnie taka obręcz. I tą obręcz pokryję sobie folią złotą, by się troszeczkę mieniła. To jest folia termiczna, natomiast używam jej razem z pudrem na gorąco. Akurat mam tutaj puder samoklejący z Rangera, Sticky, ale mogę też spróbować ewentualnie z białym pudrem Zinc. Bo de facto chodzi o to, żeby ta powierzchnia, do której będę przyklejać złoty, była klejąca, a jest ona klejąca, kiedy jest nagrzana. Spróbujemy sobie taką kartkę. Chyba nawet już używałam do pudru. I gdzieś mam. Tutaj mam poduszkę. Także mój papierowy element pokrywam sobie płynem do embossingu. Dzięki temu proszek do embossingu się przykleja. Zrobimy sobie najpierw tym białym. Szpikulec. Kupuję sobie już moją folię. Ponieważ należy wykonać to dość szybko, kiedy jeszcze jest element klejący. I zobaczcie.
przecierki, które tutaj są, wynikają z wielu użyć mojej folii. Zobaczcie, jak ładnie w całości z folii zebrał się ten złoty kolor. To spróbujmy jeszcze, czyli nie musicie używać konkretnie pudru klejącego, by uzyskać taki efekt. To sobie też może zrobimy tym białym pudrem. Tym razem miałam proszek od spodu i pod wpływem ciepła wkleił mi się z kopertą. Ok, dało się oderwać. Zobaczcie, że w miejscu, gdzie przyklejam ten obręcz, tego złotego koloru nie ma wszędzie. Dlatego również będą takie przecierki, czyli w niektórych miejscach tego złotego nie ma. Proszę. Czy taki mi element wystarczy? Tak, myślę, że może być. Przesypię sobie zatem proszek do pudełka. Posing odkładamy. I wracamy do kompozycji. Włączę sobie jeszcze klej na gorąco, by się nagrzewał. Bardzo uwielbiam te gałązki przeplatać, wplatać. Kwiatki już sobie troszkę związałam ze sobą, połączyłam w taką kaskadę i ozdabiam łodyżki, które będą wystawać. Po prostu je skręcam w taką spiralkę, sprężynkę.
zwisający. Troszkę nitek sizalu. I powoli. I jeszcze sznurek by mi się tutaj przydał. O, mam sznurek zielony, woskowany, cienki. I gdzieś go sobie tutaj poprzykładam. No dobra, to mniej więcej tak mogę sklejać. Najpierw może te elementy listkowe. Widzę, już trochę się przykleiły. Odcinam tę część dolną, bo obawiam się, że może wystawać pod kwiatkiem, może być widoczna, a kwiatek jej w całości nie zasłoni. Elementy chcę, żeby od razu były przyklejone. Nie chcę czekać, aż klej wyschnie, dlatego używam kleju na gorąco. Okay. Kleimy tą kompozycję, którą tutaj wcisnęłam.
Robię to oczywiście punktowo, żeby tylko w tym miejscu się trzymało, gdzie tutaj można było złapać. I przyklejam mojego kwiatuszka. Miałam jeszcze to skleić i przykleić. Jakby wykończeniem jeszcze będą motylki. Za dużo miałam siły. Nie bardzo się tak skleić, skleić. Gdzieś to jeszcze miałam taśmę dwustronnie klejącą, żeby może wzmocnić. Ale taśma wyszła. No nie chcę być taśma użyta. No tylko tutaj schowamy. Mimo wszystko muszę go czymś podkleić. Zatem to chyba będą kosteczki.
moja kartka z elementami złoczenia jest już gotowa.